Okej. Dzisiejszy temat mojej prezentacji to właśnie oprogramowania, architektura oprogramowania, myślenie, TD, czyli wskrzeszanie trupa. No, tematem chciałem nawiązać trochę do ostatnich popularnych debat, czy TDD jest martwe. Moim zdaniem nie jest i o tym chcę pokazać wam, w jaki sposób ja używam TDD i do jakich wniosków doszedłem. Dobra, to kilka słów o mnie. Coś mi się... Spoko. Jestem z Trójmasa, przyjechałem z Gdańska. Jestem założycielem firmy, która się nazywa Crocoders. Skupiamy się tam właśnie na wytwarzaniu oprogramowania w dobrej jakości. Używam takich praktyk jak BDD, DDD i DD po prostu. Tak? PHP programuję od ponad 7 lat. PHP programuję od ponad 7 lat. Trochę działam w open source, bardzo lubię open source'a. Jestem mocno powiązany z community Symfon. I właśnie zaczniemy od małej agendy, o czym będziemy mówić, a o czym nie będziemy mówić. Na pewno chcę wam pokazać podstawy TDD, jak ja postrzegam TDD. Chcę wam wymyślić, chcę wam wyjaśnić rodzaje moków i rodzaje podejścia, jakie możemy używać w TDD. Naprawdę mamy dwa główne podejścia. Chcę ukazać, że coś takiego, jak robimy TDD, możemy dojść do pewnego rodzaju architektury, bardzo fajnie powiązanej jakby z metodą wytwarzania oprogramowania, jeśli robimy test-driven. I na końcu powiem sobie kilka słów o tym, jak test-driven wpływa na szybkość wytwarzania oprogramowania. Jakie są moje spostrzeżenia. Więc czym jest TDD, tak? To jest bardzo proste. Ktoś sobie kiedyś przyszedł i powiedział, piszmy sobie test przed kodem produkcyjnym i w ten sposób twórzmy oprogramowanie, tak? No okej. Ale czy TDD jest w ogóle o testowaniu? No, tu już można się pokłócić. Tak naprawdę TDD jest praktyką polegającą na specyfikacji. To nic nie ma wspólnego z testowaniem. Słówko test w TDD jest nietrafione. Testujemy coś, co jest już stworzone. Nie możemy testować czegoś, co nie istnieje. Tak naprawdę TDD powinniśmy mówić o definicji zachowań czy specyfikacji, tak? Czyli tworzymy sobie specyfikację i dopiero spełniamy implementację, która musi spełnić nam tą specyfikację, tak? I ja tak postrzegam TDD i tak robię TDD. To jest fajne, jak pomyślimy o tym w ramach specyfikacji, to pisanie specyfikacji po implementacji jest bez sensu, tak? Możemy zbudować budynek, który ma krzywe ściany, no i możemy potem powiedzieć, że tak miało być, tak? Więc najpierw tworzymy specyfikację, mniej lub bardziej dokładną, a potem nasz kod powinien ją spełniać. I o tym jest TDD. Okej. Nie wiem, widać to jakoś? Okay. Jako iż wszystkie przykłady w prezentacji są napisane w PHP Specu, bo to jest narzędzie, którego używam na co dzień i w tym narzędziu czuję się komfortowo, muszę powiedzieć wam kilka rzeczy o tym PHP Specu najpierw, żebyśmy mogli pójść dalej. Tak? To jest przykładowa specyfikacja PHP Specu. Z niej możemy wyczytać kilka rzeczy, na przykład taką, jaką klasę specyfikujemy. W tym konkretnym wypadku widzimy, że mamy namespace spec Crocoders
nasza klasa specyfikacji nazywa się PHP Spec Example. Czyli można od razu wywnioskować, jaką klasę będziemy specyfikować. Klasa będzie umieszczona w namespace Cocoders i będzie się nazywała PHP Spec Example. I nasza specyfikacja jakby to odwzorowuje, tak? Ta struktura jest istotna. Widzimy też tutaj trzy metody. Dwie metody, które są metodami specyfikacji, czyli konwencja w PHP Specu jest taka, że jeśli testujemy nasz PHP Spec Example, to potem odnosimy się do tej naszej klasy przez it albo its, tak? Wtedy to jest tak jak w PHP Unicie mamy słówko test na początku, tak? On po prostu wie, że to jest klasa naszej specyfikacji, czy tam metoda, która coś mówi. I te metody zazwyczaj są mega długie, bo one opisują zachowania, więc jest konwencja, że używamy właśnie podkreśleń zamiast camel case'ów, tak? Taki rodzaj DSL-a, żeby zwiększyć czytelność po prostu naszych specyfikacji. I dobra. I w tej metodzie widzimy, że mówimy coś takiego, this show file should be, czyli w tej metodzie it build something, tak? Czyli tu mówimy, że na naszej PHP spec example powinniśmy wywołać metodę show file z jakimś argumentem i spodziewamy się, że on nam zwróci tablicę po prostu, tak? Żeby to było może wyraźniejsze, tutaj po prostu mamy metodę showfile, tak? Czyli do naszego obiektu, który specyfikujemy, odnosimy się właśnie przez this i potem testujemy jakby publiczny interfejs, który mamy. I w drugiej metodzie, tej each throw exception, po prostu definiujemy, że będziemy w czasie wywołania metody showfile chcemy, żeby spodziewamy się wyjątku, tak? Możemy się odnieść do tego przez invalid argument exception, podając po prostu, tworząc ten exception, tworząc ten obiekt, który będzie wyrzucony jako wyjątek, albo podajemy nazwę. Dobra. Metoda let jest metodą, która tworzy nam stan naszego obiektu. To jest, jeśli używacie PHP Unita, dokładnie coś takiego jak setup. Mamy też metodę let's go, która jest taką metodą jak titdown. Dobra. To idziemy teraz do mockowania, tak? To mockuje dużo. Last run. Mockowanie to jest coś takiego, że chcemy mieć... Chcemy w naszym specyfikacji działać na jednostce. Nie obchodzi nas implementacja konkretnych partii, do których przekazujemy tę jednostkę, więc jakby mockowanie pozwala nam po prostu, to jest proces na tym, że mówimy, dobra, mamy jakąś abstrakcję, nie obchodzi mnie to zupełnie, co to robi, a w tym moim teście to ma robić to, to i to, tak? Czyli tworzymy sobie jakiś obiekt na potrzeby naszego testu, tak? Czy na naszej specyfikacji. To można bardzo różnie realizować. Tak naprawdę to jest mega istotne, żeby sobie uświadomić, że nie mamy jednego rodzaju takiego obiektu, tak? My zawsze mówimy, że mockujemy coś, tak? O, ten mock. A używam tylko słówka mock jakby takim... normalnej komunikacji, ale tak naprawdę są trzy główne rodzaje takich mocków. I chciałbym wam właśnie przedstawić różnicę też na podstawie kodu, tak? Bo to jest mega istotne z jednego względu. Często ludzie mówią, że mockowanie to jest po części prawda. Psuje im testy, tak? W sensie betonujesz sobie testy w pewien sposób, robiąc, mockując, tak? I trzeba sobie zdać sprawę, że są właśnie trzy rodzaje takich obiektów i tylko tak naprawdę ten ostateczny mock, o którym sobie powiemy, betonuje nam test, ale to jest
pewnych wypadkach pożądane. I trzeba sobie zdać sprawę, że z różnicy. Dobra. Dla mnie to jest bardzo proste coś. Tworzymy sobie obiekt. Mamy dwa inne obiekty, które ten obiekt potrzebuje, na których polega, tak? Więc wrzucamy sobie na przykład user repository, jak mam w przykładzie, i wrzucamy sobie user factory. I zobaczcie, że w specyfikacji poniżej to user factory w ogóle nie jest używane. On jest wymagany przez interfejs konstruktora, ale w tej konkretnej metodzie specyfikującej nie potrzebujemy go w ogóle. To jest właśnie dummy. Tylko żeby spełnić interfejs, przekazujemy coś i tyle. Jeśli używamy dummy, nie masz szans, żeby popsuć i zabetonować sobie test w żaden sposób. Można to zobaczyć, jak tą specyfikację można by zaliczyć. Tutaj po prostu coś takiego. To jest najprostsza implementacja zaliczająca tą specyfikację. I widzimy, że user factory nie jest używany. Mam nadzieję, że to jest jasne. Drugim rodzajem obiektu jest stub. To jest już trochę bardziej skomplikowane, ten obiekt, ponieważ tutaj już na nim możemy zdefiniować sobie jakieś tam zachowanie. Czyli mówimy tak samo, przekazujemy to user repository i mówimy w tej naszej specyfikacji, że wywołanie metody find user by email, bo argumentem e-mailowym w środku, tak? Kontakt małpa kokoderską, powinno nam zwrócić obiekt typu user, który jest tam obiektem, czy interfejsem, czy czymkolwiek. Nie obchodzi nas to za bardzo w tym kontekście. I wtedy powinniśmy dostać wyjątek wyrzucany z metody register, tak? I tutaj czym jest stub? Stub jest czymś takim, że mówimy, że możemy zwracać wartość z danej metody, tak? Ale nie mówimy, czy to w ogóle ma być wywołane. Nie mówimy, ile razy to ma być wywołane. Nie definiujemy tego, nie obchodzi nas to. Za każdym razem, jak będzie ta metoda wywołana z takim argumentem, zostanie wrzucony user i ma się coś stać. Więc znowu, jakby to też jest coś, co może nam zabetonować już test, ma jakiś wpływ na, oczywiście na szkod, ale używając stubów, dużo stubów, możemy poluźnić nasze specyfikacje, tak? Bo nie definiujemy dokładnie, to ma być wywołane, czy nie. To jest znowu ten sam kod, to jest ta sama specyfikacja, nic się nie zmieniło. Dobra. I ostatni rodzaj mocka to mock. Fajnie to brzmi. Więc mock jest czymś więcej. Mock już obchodzi nas, że coś się wywoła, czyli tworzymy coś, co musi już wywołać nasz kod, tak? Nasze specyfikacje robią się wtedy bardziej dokładne, ale też oczywiście w jaki sposób złamiemy, dostajemy błąd. I w tym wypadku można zobaczyć, że mockiem jest user repository i widzimy to, bo spodziewamy się, że user repository, na user repository chcemy wywołać metodę save. Chcemy to po prostu sprawdzić. Ta metoda save powinna być wywołana. I co jest ciekawe, tu user repository jest i mockiem, i stubem. Dla metody find user by email jest cały czas stubem. Definiujemy, że będziemy zwracać nula. A dla metody save, tak, to jest już mock. Więc to się zmienia w zależności od kontekstu, tak? Od specyfikacji. Jeden ten obiekt może być stubem, w jednej specyfikacji, w następnej może być mockiem, tak? I to jest mega istotne, tak? I to jest fajne, bo tak naprawdę nie mamy tu, możemy sobie zdefiniować, tak? Metoda save. Nie obchodzi nas, czy ona coś zwraca, czy nie. Ona powinna zostać wywołana. I tyle. To już jest specyfikacja, która jest bardziej dokładna. Ale też ogranicza nas, tak? Ale to dobrze, no bo chcemy mieć te proste ściany jednak. Chcemy
definiować sobie, jak nasz system się będzie komunikował z innymi podsystemami. I to jest przykładowy kod, który spełnia tę specyfikację. I do czego doszliśmy? Doszliśmy do bardzo fajnych rzeczy. Te wszystkie rzeczy to są, to co przekazujemy, to są interfejsy, tak? To za to, że mogliśmy sobie te interfejsy pomokować w czasie specyfikacji, nie mam jeszcze konkretnych implementacji, ale mamy konkretne zachowanie już zaimplementowane i możemy tu sobie podmienić. Chcemy to, żeby to się zasejwowało w Mongo, piszemy sobie user repository do Mongo. Chcemy, żeby to się zasejwowało w Postgresie, piszemy sobie user repository w Postgresie. I tak naprawdę to, gdzie to będziemy, storować, to już tak się robi taki detal implementacyjny. To właśnie o czym chciałem też powiedzieć, to jest to, że to, co zrobiliśmy, to zaplanowaliśmy sobie, jak wiadomości w naszym systemie z innymi podsystemami się komunikują, tak? To jest coś, co mokowanie, na co mokowanie nam pozwala i jak używamy dużo moków, to możemy właśnie planować tak komunikację, tak? W naszym systemie. Ale TDD to nie jest tylko to, tak? TDD możemy też sprawdzać konkretne rzeczy. Tak naprawdę mamy jakby dwie szkoły TDD. Szkoła, która skupia się właśnie na mokowaniu i definiowaniu komunikacji. I szkoła, która po prostu skupia się na tym, że oczekujemy danego rezultatu dla danego wejścia. Tak naprawdę, jak sobie to uświadomimy, to całe programowanie obiektowe polega tylko na tym, że powinniśmy mieć dobrą komunikację, tak? I tak naprawdę chcemy uniknąć stanowości rzeczy, więc programowanie obiektowe idą w parze, na pewno. Czyli chcę, żebyście zapamiętali, że mamy coś takiego jak Mockies TDD i to właśnie polega na planowaniu komunikacji w naszym systemie poprzez używanie mocków po prostu, tak? I to jest mega fajne. Mamy coś takiego jak Classic TDD, czy tam Classicist TDD i tu po prostu mamy input i mamy output, czy tam mamy input i chcemy sprawdzić, czy obiekt się zmieni. I to jest nasz przykład właśnie, który pokazałem i to jest przykład pokowania tego Mockies TDD. A to jest przykład klasycznego TDD. Tak. Czyli tak naprawdę, co tu sobie mówimy, tworzymy sobie obiekt i sprawdzamy, jaki jest jego stan. To jest ciekawe i to jest też mega istotne. To, że tam polegaliśmy na abstrakcjach, tutaj nie potrzebujemy tej abstrakcji i nie powinniśmy robić wszystkiego abstrakcyjnego od początku. Najlepszym podejściem jest tak naprawdę zamykać wszystko, co się da i otwierać tylko pewne extension pointy właśnie w ten sposób, że specyfikując to przez mokowanie, tak? Niektórych rzeczy nie chcemy pozwolić na rozszerzanie. Stąd na przykład tu widać słówko fajne, tak? Ja nie chcę, żeby ktoś to rozszerzał. To jest jakiś formal i domeny, czy mój value object i to nie powinno być zmieniane w żaden sposób. Czyli mokować czy nie mokować? O to jest pytanie. Powiedział, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba nawet sobie właśnie zdać sprawę, jakie minusy przynosi mokowanie, tak?
Tak jak mówiłem, jak mamy źle zaprojektowane naszą specyfikację, robimy małą zmianę, wywalają nam się testy, tak? Bo mamy tak po prostu napisaną specyfikację, że ona jest bardzo dokładna i jedna mała zmiana może spowodować to, że one się po prostu wywalą nam. Więc to są na pewno minusy mokowania, ale to wiadomo, musimy myśleć o tym, co robimy, tak? Jak piszemy specyfikację, to jest... po prostu musimy zdać sobie z tego sprawę i wiedzieć właśnie, czy to ma być właśnie mock, czy to ma być stub, czy to ma być może dummy, tak? Więc to jest mega istotne. Problem z podejściem klasycznym TDD jest taki, że mamy input, output i nie obchodzi nas, co się dzieje pod spodem. Tam może być syf. To oczywiście będzie działać, tak? Ale tak naprawdę to klasyczne podejście nie zapewnia nam dobrego designu systemu. To jeśli robimy TDD przez mokowanie, to właśnie możemy planować sobie komunikację, więc możemy zapanować nad bałaganem, który mamy w tym projekcie, tak? Czyli najlepszą drogą jest znalezienie jakiegoś rodzaju balansu, czyli używamy obu podejść, tak? Tam, gdzie tego chcemy, więc jak to wygląda u mnie w praktyce? Przypuszczam, że 90% moich rzeczy polega na mockach, które piszę, ale zawsze jest, dochodzimy do momentu, gdzie chcemy przetestować właśnie stan jakiegoś obiektu. Wszystko nie może być abstrakcją, tak? Zawsze dochodzimy gdzieś, gdzie po prostu testujemy input, output, czy tam dany algorytm dobrze nam coś wylicza i tak dalej. Tak? Czyli co chcę powiedzieć, że TDD w moim mniemaniu jest po prostu narzędziem do projektowania oprogramowania. I jest też takim czymś, też narzędziem, które pozwala nam myśleć o komunikacji na kilka kroków przed, tak? Czyli jeśli polegamy na abstrakcjach, to już musimy sobie zdać sprawę, jak byśmy chcieli, żeby rzeczy się ze sobą komunikowały, tak? I to robimy właśnie w czasie tworzenia tej specyfikacji czy tam testu. To też jest mega fajne. Ujawniamy sobie zależności. To, co tu widzicie, to jest specyfikacja standardowego kontrolera w Symfony 2. Można oczywiście mówić, kontroler można testować funkcjonalnie. No jasne. Ale ja traktuję kontrolery jak każdy inny obiekt. Więc dlaczego one mają mieć za dużo rzeczy? Dlaczego one mają mieć za dużo odpowiedzialności? One powinny coś wziąć i wydelegować robotę gdzieś indziej, tak? I jeśli używamy mocków i widzimy takie rzeczy, to już widać, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Tu jest za dużo tych zależności. Trzeba to posprzątać, zrefaktorować i tak dalej. Zazwyczaj w Symfony 2 robię takie rzeczy przez rejestrację kontrolera jako serwis i przekazanie odpowiednich serwisów i ich użycie. Czyli znowu zaplanowuję sobie komunikację. Chcę być jak najbardziej niezależny od frameworku. I też jest istotne, że jak robimy taki design, tak naprawdę na końcu skończymy z czymś takim, co się nazywa hexagonal architecture, czy clean architecture. To są dwa różne podejścia, ale mówią o tym samym. Są jakieś detale, którymi się różnią, ale ogólnie chodzi o to, że definiujemy sobie taką architekturę obiektową, gdzie mamy porty i adaptery, czyli możemy, tak jak powiedziałem, w przykładzie zmienić sobie coś na bazę danych. Zmienimy sobie rzeczy na Postgresa, na bazę danych, albo możemy użyć Mongo, tak? Ale core aplikacji w ogóle o tym nie wie, bo on bazuje na abstrakcji, a my tylko
zamieniamy poszczególne, piszemy adapter, tak? I wbijamy go tam, ten port. Tyle. Dzięki takiej architekturze ostatnio w naszym jednym systemie zrobiliśmy coś fajnego, czyli mieliśmy zrobić migrację danych ze starej bazy, która była w Postgresie na Mongo. Po prostu napisaliśmy adapter do już istniejącego kodu. Wybraliśmy dane Postgresa, wrzuciliśmy, działa. Mieliśmy to przetestowane. Zajęło nam to 4 godziny. Jednej osobie, po prostu. I cała aplikacja ładnie się zmigrowała, bo mieliśmy porobione use case'y, które robiły całą logikę z wodem i baza danych nie była istotna. Więc co chcę powiedzieć, że przez to, że planując swoją komunikację, możemy dojść do lepszej architektury, tak? Tak samo jak używając klasycznego TDD, dojdziemy do pewnych algorytmów, tak? Jeśli zdefiniujemy jakiś input i chcemy dany output i definiujemy odpowiednio dużo przypadków, przykładów, to w pewnym momencie się okaże, że nie wiem, zaimplementowaliśmy kutsota, a nawet nie wiedzieliśmy, że potrafimy. I tak samo jest z mokowaniem. W pewnym momencie się okaże, że zrobiliśmy heksagona, chociaż nawet nie wiedzieliśmy, co to jest. Dobra. Też jest często zarzut do TDD. TDD oczywiście może spowodować, zawsze jest taki zarzut, że ale to trwa dłużej. Czy to trwa dłużej pisząc kod? Jasne, że trwa dłużej. Piszemy praktycznie 2 razy więcej kodu, tak? Ale to może nam się opłacić tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku, bo potem prawdopodobnie, to nie jest zagwarantowane, tak? Więc jak prowadzimy biznes, ciężko jest czasami klientowi gdzieś to powiedzieć, tak? On chce tanio i dobrze. Potrzebuje 2 projektów, tak? Więc to jest tak, że oczywiście spędzamy więcej czasu. Ale to może nam się zwrócić i my jako profesjonalni programiści w ogóle nie powinniśmy wchodzić w dyskusję, czy robić testy. Powinniśmy po prostu robić. To jest część procesu programowania. To jest część procesu, w którym jesteśmy i klient w ogóle nie powinien nam się wcinać, tak? To tak jakby ktoś próbował negocjować z chirurgią w czasie operacji. No, trochę bez sensu. Dobra. Czyli podsumowując, czy TDD jest martwe? Raczej nie. U mnie to działa. Staram się wam pokazać właśnie przykłady takie bardziej życiowe, nie z Księżyca, takie, które naprawdę robimy. I nie może być martwe, no u mnie jest całkiem żywotne. Może u was też, a może nie. Może po prostu, jeśli dla was to nie działa, znajdźcie sobie narzędzie, które będzie dla was działało lepiej. Chociaż no, nie jestem w stanie sobie na razie wyobrazić lepszego narzędzia do tych celów. No, ale chętnie posłucham na jakichś konferencjach. Zróbcie prezentację. Dobra, to wszystko. Jakieś pytania? Pytania jakieś? Wszyscy przez ostatnie kilka miesięcy na Twitter, na wszędzie, gdzie tylko można, piszą TDD jest martwe, TDD jest martwe. Nikt tak na razie nie pokazał, przynajmniej nie znalazłem żadnego przykładu, który mówił, że coś jest lepsze, jeżeli chodzi o testowanie aplikacji. Ty w tytule prezentacji wspomniałeś o wskrzeszaniu trupów. To jest trochę... Ja na razie nic nie zobaczyłem i chciałbym coś takiego zobaczyć. Okej, to jest trochę spowodowane tym, takim słynnym postem kolesia z rajsów, więc to jest takie wkładanie trochę kija w mrowisko. No, potem
on tam miał właśnie to, co mówisz, w tym kinocie, w tym, bo potem się z tego pozrobił, była dyskusja, pokazywał właśnie jakieś minusy, tak jak powiedziałem, minusy takich rzeczy, tak? On chciał coś robić szybko i radowo. Dobrze, ale ja mogę też pokazać minusy wspinaczki wysokogórskiej, ale to nie znaczy, że wspinaczka wysokogórska jest martwa. No tak. I dlatego stąd ta prezentacja. No dobra, to w takim razie, gdzie to wskrzeszanie trupa? Bo jak na razie z twojej prezentacji nie opowiadasz się, ale z twojej prezentacji to jak 3 lata temu na Pekonie, to nie to samo mogliśmy pokazać. Wtedy jakbyś zapytał, kto testuje, to by się podniosła jedna czy dwie ręce. Teraz jakbyś zapytał, kto używa TDD, to powiedziałem, że 3/4 sali, tak? No okej, bardzo mnie to cieszy. Bo to gdzie to wskrzeszanie trupa? Cały czas czekam, aż to właśnie jest coś nowego. To tak? Jest od... To jest odpowiedź właśnie na ten keynote, tak. Z mojej strony, tak jak ja to robię i prezentacja, że dla mnie to żyje, więc to nawet nie umarło. Tak. Jakieś pytania? Mam takie pytanie, czy testujesz dosłownie wszystko, na przykład getery, setery, ency, jeszcze takie przypadki, czy masz jakieś zasady, którymi się tam kierujesz? Nie, znaczy nie testuję wszystkiego, nie ma sensu testować wszystkiego. Ja jak mam getery i setery, to raczej staram się ich unikać, nawet w encjach. Raczej staram się wchodzić bardziej w stronę domain-driven design, więc to są jakby mój model, więc one mają operacje, to są obiekty, które nie powinienem ich tam eksponować na świat za dużo, tak? I takich rzeczy, o których nie testuję, na przykład symfony, to są takie rzeczy jak font type. Nie ma sensu tego testować. Wywołanie kilku linijek. Nie testuję też takich czasami bardzo prostych rzeczy. Czyli odpowiadając na pytanie, nie testuję wszystkich. Jak już tutaj przedmówca wspomniał, to pewnie teraz ze 3/4 osób już testuje. Ale jak są jeszcze tacy, którzy nie zaczęli, czy jesteś w stanie podać jakieś fajne przykłady takiego realizacji z takim hexagonal architecture, jakieś open source'owe repa albo coś takiego, gdzie tak, ktoś mógłby się wzorować? Na naszym repozytorium na GitHubie, w kodersach, na organizacji mamy projekt, który brał wczoraj udział, bodajże, znaczy brał udział w tym hacktonie, tak? I to jest realizowane takim czymś, tak? Tak właśnie tam staraliśmy się nasze najlepsze praktyki zebrać i to zrobić w ten sposób. My się po prostu tym dość jaramy i tam można zobaczyć przykład. Dzięki. Ja się odniosę może trochę do tego hexagonal architecture i testowania takich małych fragmentów. Czy nie masz wrażenia, że idąc w stronę takich coraz mniejszych obiektów, i coraz bardziej wydzielonych odpowiedzialności, na przykład logika przenosi się do konfiguracji kontenera, że nie, bo brakuje mi w tym takiego testowania też całościowego, tak? To w poście DHH to było tak odczuwane, znaczy, że najważniejsza jest całość, jak to działa i wydzielając takie coraz mniejsze fragmenty, czasem jakoś tak spychasz pod dywan te... Tak, jak my to robimy, to zawsze mamy warstwę testów jeszcze wyżej, tak? Czyli mamy BHT albo mamy jakieś testy funkcjonalne, które weryfikują ze strony jakby biznesu, jak to powinno działać. I dopiero jak mamy to zdefiniowane, idziemy na ten poziom niżej i planujemy tam sobie. Zawsze jest coś jeszcze wyżej, żeby osiągnąć pożądany efekt, musimy coś to jakoś funkcjonalnie czasami sprawić. I część rzeczy sprawdzamy funkcjonalnie. Wszystko. Dzięki bardzo.